zadania kobiety są wielkie, szczytne i żaden mężczyzna tego nie potrafi. I one nie mają co zazdrościć facetom. Ja tego pojąć nie mogę. Dlaczego ona chce być koniecznie podoba do mężczyzn? Czym? Tym, że nie będzie rodzić. Tak. Odrzuciły kobiet, jest problem, jest lęk przed macierzyństwem. Że olbrzymia większość kobiet co miesiąc boi się, czy przypadkiem nie jest w ciąży. Bo dziecko zostało określone jako zło konieczne. Wyjątkowo, no bardzo, są takie, co chcą, ale też chcą jak. Chcą trochę jak lalkę do zabawy. I co się stało, proszę Państwa? Los ludzkości został oddany w ręce kobiety. Zawsze od niej zależała ludzkość, ale to jest jej to szczytne zadanie. A teraz jest tak, że ma być dziecko, bo ona chce natychmiast. Jak nie może to in vitro odrzucić Boga Stworzyciela i po pogańsku zapłodnić w szklance, to też to jest nonsens, bo oczywiście zapłodnienie w szklance może być tylko z elementów, że Pan Bóg stworzył. Przedtem musi być ojciec dawka komórki i matka dawka komórki, więc ci zwolennicy sztucznego zapłodnienia nie rozumieją, że oni tylko manewrują Bożym materiałem, a nie mogą nic stworzyć. Człowiek nie może stworzyć i diabeł nie może stworzyć. Stwórcą jest tylko Bóg. Więc ona ma zrozumieć ci swoje zadania i zadania są ponad zadania, które może zrobić mężczyzna. Ona to odrzuca. Odrzuca dlaczego? No bo naśladuje mężczyznę, on jest wolny od rodzenia. No tak, ale ona tego nie zmieni, że zawsze to będzie tak, że ona będzie rodzić, z niej się będzie rodzić, tylko tak Pan Bóg chce. I ona ma to i zrozumieć, i tym się cieszyć, bo dzięki niej istnieje ludzkość i zresztą, proszę Państwa, nie ma przecież nic większego dzieła jak drugi człowiek. Bez matki nie ma dziecka, bo nawet jeśli Pan Bóg da dziecko, ono jest, to teraz dalszy los należy od tego, czy kobieta przyjmie. W tej chwili jest tak, kobieta chce, to dziecko się rodzi, nie chce, to zabija. Jak łatwo, 40 lat temu, zabicie dziecka wymagało pomocy chirurga i lekarze się w tym specjalizowali, są tacy. Uczciwi lekarze się odżegnywali od tego i był taki zjazd. Jeszcze kardynał Wyszyński żył, zorganizował spotkanie lekarzy w Częstochowie, gdzie nazwał tych lekarzy, wyzwał, że tak powiem, medycynę. Potem protestowali lekarze, żądając, żeby kardynał nie mówił o wszystkich lekarzach i chcieli, żeby tych lekarzy, którzy zabijają, nazywać nie ginekologami, a aborterami, tymi, którzy zabijają dzieci. Dlaczego ludzie chcą zabijać? Dlaczego małżeństwo chce zabijać własne dzieci? Dzisiaj jest bardzo łatwo. Dwie tabletki już zabite dziecko. Zagłodzone, bo to są tabletki, które uniemożliwiają nidację, więc ona z głodu dziecko umiera. Dlaczego? Można miłość boską. Ludzie, no trochę rozumu. Piąte przykazania. Małżeństwa katolickie masowo stosują antykoncepcję. Oj, słuchajcie, dostałam list w ubiegłym miesiącu od pani nieznajomej lekarki, która pisze, że ma problem, ponieważ jest katoliczką i ona nie używa antykoncepcji, a pacjentki wymagają recepty na antykoncepcję, to ona ma zrobić. Poszła do księdza, ksiądz jej podzielił do pani półtawki. No to pisze do mnie. Ale pisze mi bardzo ciekawe, bo pisze mi tak, że nie używa antykoncepcji i nie chce pić tabletek, a w małżeństwie używają z mężem prezerwatywy. No wierząca, bo poszła do spowiedzi. Wykształcona, bo lekarz. No ludzie, ignorancja w problematyce etyki małżeńskiej jest nieprawdopodobna. Małżeńskie grzechy można od razu ustawić jednoznacznie. Wiadomo, piąte przykazanie, szóste przedtem, szóste, piąte, pierwsze i odrzucenie Boga. Taka linia degradacji małżeństwa. Czyli chodzi nie wcale o kryzys w Europie, kryzys na świecie, ale kryzys moralności pary małżeńskiej. Ci ludzie to są świadomi ludzie wywierający zło. To są ludzie w rękach diabła. Zamiast być ponad społeczeństwem, bo mają sakrament małżeństwa, czyli mają pomoc Boga na co dzień i powinni promieniować
słodyczą i świętością, jak mówi Paweł VI, no to jest klęska małżeństwa, rozpad, rozwód, konflikt. No to trzeba zwyczajnie pójść do spowiedzi i zacząć. My ludzie nie wiemy, co robić. Ja mnie zacznijcie od spowiedzi przede wszystkim. Ale ona mówi, ale on nie chodzi do kościoła. No dobrze, ale wziął przecież, jest w sakramencie, może tak. No to przynajmniej poszedł do spowiedzi przedślubnej. To jest niekonsekwentnie, jest zdrajcą, jest wierzący, ale jest zdrajcą. Jak może mówić człowiek wierzący, że nie potrzebuje się spowiadać? Ja mam kontakt z Panem Bogiem, nie muszę mieć kościoła. To są wszystko niedowiarki. No więc problem, proszę Państwa, jest prosty. Sprowadzić ludzi do Boga. To jest problem nawrócenia. To, co Karol Wita mówił. Każdy codziennie ma się na nowo rodzić z Ducha. Codziennie na nowo, bo Duch nie ma granic. Duch się rozwija bez końca. Giganci Duch. Miłość nie ma końca i Duch nie ma granic.